W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Litania do krwi przenajdroższej, wyjęta z Pisma Świętego i Ojców Kościoła. Kyrie eleison Chryste, eleison kyrie eleison Chryste, usłysz nas Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, uczyń miłosierdzie nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, uczyń miłosierdzie nad nami. Duchu Święty Boże, uczyń miłosierdzie nad nami. Jezu obrubieńcze krwi, uczyń miłosierdzie nad Nami. Krwi pośrednika naszego Jezusa obroń nas. Krwi odkupienia naszego, wykup nas. Krwi wymowniej od krwi abla przemawiająca wołaj o miłosierdzie dla nas. Krwi spełnienie całopalnej ofiary doskonałymi uczyń nas. Krwi kosztowna niepokalnego baranka. Zbaw nas, krwi nowego i starego przymierza, odnów nas, krwi zmazująca wyrok grzechów naszych, spłać długi nasze, krwi błagalna zmywająca winy nasze, miłościwą stań się nam, krwi oczyszczająca sumienie nasze, oczyść nas, krwi uświęcenie ludu chrześcijańskiego, uświęć nas. Krwi oczyszczająca tak niebieskie, jak i ziemskie rzeczy, zbaw nas. Krwi zjednoczenie wiernych, połącz nas. Krwi, przez którą spodziewamy się wnić do świątyni, prowadź nas. Krwi spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep nas. Krwi zniszczenie szatanów przeklętych, ochroń nas. Krwi, przez którą zwyciężają anieli. Zwycięstwem obdasz nas. Krwi wyzwalająca więźniów z czystcowego morza, wyzwól nas. Krwi wracająca nam życie, ożyw nas. Krwi strumieniu pełen łask wszelkich, obmyj nas. Krwi rumieńcem zdobiąca lica wiernej oblubienicy, upiększyj nas. Krwi napawająca wiernych winem zbawiennym, upój nas. Krwi, będąca mlekiem najsłodszym płynącym z piersi ukrzyżowanego Chrystusa, nakarmi nas. Krwi, do której podobną jest krew pelikana na puszczy, wskrzaś nas. Krwi, przez którą jesteśmy Boże Królestwo i boscy kapłani, poświęć nas. Krwi, prawdziwy balsamie zbawienia, ulecz nas. Krwi, będąca rękojmią żywota wiecznego. Zbaw nas krwi w fundamencie łask sakramentalnych. Od wszelkiego świętokradztwa zachowaj nas. Krwi mocy męczenników, pokrzep nas. Krwi radości wyznawców, rozraduj nas. Krwi rodząca dziewica czystością, obdasz nas. Krwi będąca błogosławieństwem wszystkich świętych, ubłogosław nas. O Jezu krwi oblubieńcze, miłością Twoją obdasz nas. Bądź nam miłościw przepuść nam Jezu. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Jezu. Od ducha bluźnierczego, zachowaj nas, Jezu. Od lekkomyślnego wzywania imienia Twego, zachowaj nas, Jezu. Od wszelkiej niesprawiedliwości, urągania i obmowy bliźniego, zachowaj nas, Jezu. Od wszelkiej nieczystości, zachowaj nas Jezu. Od wszelkiego grzechu i okazji do grzechu wiodących, zachowaj nas, Jezu. Od niegodnego ciała i krwi Twojej przyjmowania, zachowaj nas, Jezu. Od nagłej, a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Jezu. Przez krew Twoją przy obrzezaniu wylaną, wybaw nas, Jezu. Przez krew Twoją w kroplach potu w ogórójcu płynącą, wybaw nas, Jezu. Przez krew Twoją przy liczowaniu wylaną, wybaw nas Jezu. Przez krew Twoją z głowy cierniem ostrym wyciśnioną, wybaw nas Jezu. Przez krew Twoją nogami w czasie niesienia krzyża deptaną, wybaw nas Jezu. Przez krew Twoją przy ukrzyżowaniu płynącą, wybaw nas Jezu. Przez krew i wodę z przebitego boku Twojego wypływające, wybaw nas Jezu. My, biedni grzesznicy, przez krew Twoją Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś nam przebaczyć raczył przez krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś nam grzechy odpuścił przez krew Twoją, Ciebie prosimy, wybaw nas, Jezu. Aby ci, co żyją w oddaleniu od wiary świętej przez krew Twoją, do Ciebie się przybliżyli, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu abyś bez zmazy zachował Kościół krwią twoją nabyty Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu. Abyś przez krew twoją najświętszą użyczył pokoju i zgody Królom, książętom i wszystkim ludom chrześcijańskim Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu. Abyś w nas wzbudzał i zapalał wiarę żywą, uszanowanie głębokie, doskonałą pobożność do krwi Twojej przenajdroższej. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś zachęcać nas raczył do częstego z owoców krwi Twojej korzystania przez szczere wyznanie grzechów naszych. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś od wszelkiego karcerstwa, wierołomstwa i ślepoty serca przez krew Twoją zachować nas raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś od wszelkiego nieszczęścia duszy i ciała zachować i przeciw pokusom czartowskim przez krew Twoją bronić nas raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś duszom wiernych zmarłych ochłodę krwi Twojej i odpoczynek wieczny dać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu, aby pamiątka krwi Twojej najdroższej skutecznie w nas trwała. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu, abyś wysłuchać nas raczył przez krew Twoją. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Jezu, ukrzyżowany przez krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas. Kyrie Eleison, Chryste Eleison, Kyrie Eleison. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Przez najdroższą krew Twoją, Jezu, od grzechów wybaw nas. Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Pan z Wami i z Duchem Twoim niech będzie. Modlmy się. Panie Jezu Chryste, któryś na ziemię z nieba zstąpiwszy miłosiernie wylał na ołtarzu krzyża krew swoją, niepokalaną za grzechy nasze, pokornie Ciebie prosimy, abyś nam przez krew Onę, najdroższą grzechy nasze przebaczył i chwałę wieku istą dać raczył, który żyjesz i królujesz prawdziwy Bóg z Ojcem w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen. Dzień ósmy. Krwi błagalna, zmywająca winy nasze, miłościwą stań się nam. Całopoleniem złożonym Bogu Ojcu na górze kalwarii zniósł Pan Jezus wyrok na pierwszych naszych rodziców, po ich grzechu wydany, lecz ta jednorazowa ofiara krzyżowa, przez którą zostaliśmy z Bogiem pojednani, po wszystkie czasy i miejsca nieustannie na ołtarzach naszych, sposobem niekrwawym się ponawia. Stąd, jako rzeka Sobór Trydencki, nad wszystkie czynności spełniane w Kościele Chrystusowym, najprzedniejszą, najświętszą i najbardziej boską jest muszalna ofiara. W niej łączą się wszystkie cele, w jakich kiedykolwiek ofiary były składane i zalecane. Jest ona ofiarą pokłonną, przez którą człowiek Bogu jedynie godny jego majestatu uczczenie złożyć może, jest ofiarą dziękczynną za nieprzeliczone dobrodziejstwa stwórcy przez nędzne stworzenia składaną, jest ofiarą upraszającą udawcy wszelkiego dobra o nowe łaski i pomocę w potrzebach tak duchowych, jako i doczesnych, jest wreszcie ofiarą przebłagalną sprawiedliwości Boga za dość czyniącą i wyjednywającą przebaczenie winy naszych. Co więcej, w tej ofierze łączy się ofiarnik z ofiarą przez siebie składaną tak nierozdzielnie i ściśle, że stanowi najdoskonalszą łączność i najzupełniejszą jedność. Ofiarnikiem jest sam Pan Jezus, ofiarą krew jego, którą On wraz z ciałem, swoim duszą i bóstwem, sposobem niekrwawym na ołtarzu Ojców przedwiecznemu poświęca, gdyż, jak uczy święty Jan, On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a wierni, uczestniczący w tem sakryficjum składają takowe Bogu ku odkupieniu dusz swoich. Krew błagalna Jezusa we mszy świętej głośno woła na każdą chwilę o miłosierdzie dla nas grzeszników, a głos jej przenika serce Boga do litości, go pobudzając. Krew błagalna Jezusa na ołtarzach świętych jest rękojmią wyjednania łask i darów, na jakich nędzy naszej zbywa. Jest ona wymowniejszą od wszystkich łez i westchnień ludzkich. Przez nią otrzymać zdołamy wszystko, czego potrzebujemy, a Bóg niczego odmówić nam nie może. Krew błagalna w ofierze świętej modli się przez rany, któremi dla nas się wysączyła, których ślady blizne pozostały w uwielbionym ciele pana Jezusa, modli się całą potęgą swej boskości, rozbrajającej gniew Boży. Wszystkie dobre uczynki, mówi wielebny ksiądz zwianej razem zebrane nie wyrównają wartości jednej mszy świętej, bo wszystkie są dziełem ludzkim, a ofiara święta jest dziełem Boga. Tu Bóg ofiaruje za człowieka ciało swoje, krew swoją. Tu zasługi stworzenia niczem się stają. Tu działanie istoty ludzkiej ginie bez śladu, bo tu Bóg Bogu się ofiaruje gdyby się dało zgromadzić i do jedności sprowadzić zasługi wszystkich Starego Zakonu mężów świętych w ciągu czterech tysięcy lat przed przyjściem Chrystusa żyjących, gdyby do tego przyłożyć prace apostołów, cierpienia męczenników, heroiczne cnoty wyznawców i akty czystości dziewic przez blisko dziewiętnaście wieków panu Jezusowi od jego narodzenia aż dotąd składane, Gdyby dołączyć cześć i chwały, jaką zastępy aniołów od chwili swego stworzenia aż do dziś Bogu oddają. Gdyby ponad to wszystko postawić świętość zasług przejrzanej przed wieki Boga Rodzicy, Maryi, jeszcze by całe to zdumiewające bogactwo skarbu niebieskiego nie dorównało jednej mszy świętej. Każda modlitwa uczniona w zjednoczeniu z tą przynajświętszą ofiarą mówi święty Franciszek Salezy, nabywa ceny i mocy niewypowiedzianej. Przez nią dusza nasza obficie w rozkoszach niebieskich opływa i, wspierając się jakoby na ulubieńcu swoim, wanności cnót świętych od niego nabywa, tak iż się zdaje być promieniem dymu Mirry i innych drogich kadzideł, jak ją Salomon w pieniach swoich opisuje lecz chcąc godnie i z pożytkiem słuchać Mszy Świętej, trzeba się odpowiednio przygotować. W tej mierze weźmy sobie za prawidło radę wspomnianego wyżej proboszcza Zalw Wianeja, który tak mówi. Aby godnie przysposobić się do Mszy, trzeba poświęcić przynajmniej kwadrans czasu, trzeba upokorzyć się tak głęboko przed Bogiem, jak się On dla nas w eucharystii uniża trzeba zrobić rachunek sumienia gdyż aby dobrze słuchać mszy świętej trzeba być w stanie łaski o gdybyśmy mieli wiarę przykładalibyśmy się z większą gorliwością do słuchania mszy świętej gdy słuchasz ofiary świętej mówi autor naśladowania ofiara ta dla ciebie tak wielką nową i radosną być powinna jak żeby w tej chwili Chrystus do krzyża przybity cierpiał i umierał dla zbawienia rodu ludzkiego Prawda tych słów głęboko i silnie w sercach naszych powinna być wyrytą i obudzać uczucia najwyższej wiary najmocniejszej ufności i najgorętszej miłości. Gdy klęczymy u stóp ołtarza, gdzie sprawuje się najświętsza ofiara, powinniśmy często myśl naszą zwracać do stóp krzyża na kalwarii i pytać siebie, jakie byłyby w ten czas nasze uczucia miłości i żalu na widok krwi Jezusa, obficie z ran Jego płynącej. O, krwi przynajdroższa, żałuję nieskończenie, iż względem daru Twego na ołtarzach we mszy świętej miłosiernie nam zostawionego, tak obojętnie się dotąd zachowywałem, tak niedbale zeń korzystałem. Powinienem teraz z Jakubem, patriarchą, przekonanym o Bożej obecności na miejscu, kędy zostawał zawołać, prawdziwie Pan jest na tem miejscu, a ja nie wiedział postanawiam przynajmniej odtąd z coraz większym nabożeństwem i skupieniem ducha znajdować się na każdej mszy świętej postanawiam nie tracić z pamięci iż przez tę błagalną ofiarę jedynie godną majestatu Bożego mogę otrzymać wejście na drogę poprawy i zadośćuczynienia Postanawiam w imię krwi najświętszej ofiarującej się za mnie błagać Ojca przedwiecznego aby wszystko mi przebaczając wszystko odpuszczając przywrócił do łaski którą przez grzechy utraciłem i przypuścić raczył przez tę wielką ofiarę do uczestnictwa w chwale swojej Amen O krwi błagalna zmazująca grzechy nasze Miłościwą stań się nam. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.